Witam wszystkich dziś na moim kanale. Zwiedzamy wspólnie z kolegą Petrusem dzisiaj kamienicę. Zapraszam do środka. Pierwsze co, mamy piwnicę. Musieliśmy tu skakać praktycznie przez płot. Kamienica jest chyba do rozbiórki, ale jest, jak widać, jeszcze w niezłym stanie. Zobaczcie. Graniczy z ulicą. Całkiem przyzwoicie, ale tu ciemno. O Jezu. Nic nie widać. Gdzie tu wejść na górę? Schodów poszukać, pewnie z piwnicy gdzieś są. Idziemy dalej. Jakieś pomieszczenia. Całkiem ładne. Co tu mamy dalej? Ale tam to ja pójdę zaraz, bo to jest jakaś piwnica na wina. Nie wiem co to, ale ciekawe. Chodź tu, bo ja mam latarkę, tak to nic nie zobaczysz. Jest tu ciekawiej niż myślałem. Wow. Jakaś szafa. Ciasne korytarze. Jakaś ta kamienica wyglądała z zewnątrz na taki... że są w niej mieszkania. Ale tutaj jakiś budynek urzędowy był. Co tutaj mamy? Jakieś techniczne przejście. Tam idzie dalej. Idzie to dalej. Złomiarze jeszcze nie rozszabrowali tego. Firany wiszą. Możemy, czy to nie wpadł. Idę dalej. Tu można było wyjść normalnie drzwiami. Łazieneczka. Dobra. Tu są zamurowane drzwi, którymi chcieliśmy wejść wcześniej. A tutaj? Tu była rozdzielnia. Bardzo fajne miejsce. Jeszcze mamy 3 piętra do przejścia. Piec. Dobra.
idziemy w górę. Całkiem tu jest ładnie. Nie spodziewałem się. Wiedziałem, że też myślałem, że gdzieś sobie jest. Całkiem przyzwoicie tu jest. To jest... A, tu jakaś była chyba produkcja. Nie wiadomo, co to jest. No bo taki... To fajnie to wygląda. Czy tak. Zobaczyć tam nie? Jakie są pomieszczenia. Tu jeszcze są obrazki na ścianie. Ale tu jest super, ty, biuro tu jest. Nie no. Co tu była za fabryka? Może tu była po prostu ta. Nie no, jak biurowiec, jak to był. Tu jest hala. Czajnik? Zobacz, jakaś szpitala. Ja, tak już jakiś szpital był, albo cóż. Nie, ale... Tak, no. Jak pada deszcz, lupy może siedzą. Nie no, fajnie. Idziemy zobaczyć do tamtych pomieszczeń. Naprzeciwko mamy tutaj jeszcze jedną fabrykę włókienniczą, ale tam jest dostęp bardzo utrudniony. Nie wiem, czy uda nam się wejść. Zobaczymy, postaramy się, bo tam trzeba by było przechodzić jakieś łaźnie. Chyba łaźnie, nie wiem, kible? Tak, kible. Dobra, kibli to nie będę pokazywał, to nie ma co. Dobra, przychodzę dalej. Wiesz co, kible? To nie ma co. Ale tu jest szyb windy. Tu jest szyb windy, ciekawe jak z windą. Wow. A, to tutaj byłem na dole w tym szybie windy. Wysoko jeszcze jest do góry. No jeszcze z jednym piętro. Z dwa. Zobaczymy. Jakieś dokumenty. O czym to tu może być? Tkanina, sukno, tkanina zasadnicza, kieszeniówka. To tu też była jakaś odzieżowa. Aha. Może tam produkowali po drugiej stronie te tkaniny, a tu uszyli. Bo tu pełno takich dziur jest. Może to były do prowadzenia do maszyn. Prędzej. Po prostu rowerem jechał. Ale fajna lampa. Elegancka. Wow. Elegancki. Idę wyżej. O. Co? Jeszcze jedno? No, jeszcze jest. Jeszcze jedno. No tak, jak tutaj jedno. To taka sama hala. Tylko w innym kolorze chyba.
Tak, tu musiała być jakaś dziewiarnia czy coś takiego. Idziemy do biura. Biuro? No chyba ten. A ta, bo tam na biuro było. Trzeba przejść tam. Ale to pilnować to wygląda. A możemy zajrzeć do tej fabryki, co jest tam. Już nie ma takiego biura na dole. Tu lipa. To tam pewnie też są łazienki. W drugim końcu. Szyb windy to widzieliśmy. Ten poniżej. O, jaka fajna niebieska żarówka. Tam jest. I na górę. Wygląda klatka schodowa. To było jeszcze wejście na dach. Teraz to już nie dobudowali. I tu jest szczyt, najwyższe piętro. Wszystko wygląda podobnie. Wejrzę przez okno do tej drugiej fabryki. No tam jest na pewno ptaków, muszę się wystraszyć. Stylowy kwietniczek z lat PRL. Taka fabryka, czemu to upadło? Chiny chyba upadły. Z drugiej strony zobaczcie, tak to widać. Trzeba się ustać, że jest mniej niebo widać. Z drugiej strony jest fabryka, którą chcemy jeszcze się odwiedzić. Jak widać, pewno tam jest sprzęt. Zobaczymy. Dobra, na tym ostatnim piętrze. Chociaż może jeszcze dojdę do tej windy. Kurczę, taki budynek. Szkoda, że to się wszystko marnuje. Jak to w naszym kraju. Władze nie potrafią zagospodarować tego. Ludzie nie mają gdzie mieszkać. A wystarczy to wyremontować, przebudować. O kurczę, to mnie widać z daleka, to nie podchodzę. Także tym oto akcentem dziękuję Państwu za oglądanie i zapraszam na dalsze filmy. Pozdrawiam, to mówiłem ja, Zebedeusz Zwiadowca.